Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilathis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox. Odcinek z gry i jakby nie patrzeć, bo nie jestem w tej chwili na żadnym trybie i pewnie zastanawiać się, o co chodzi. Ale pewnie domyślacie się po tytule i miniaturce. Będziemy dzisiaj kupować Robuxy, ponieważ często się o to pytacie, w jaki sposób kupować Robuxy, co, jak, po co, na co. Więc dzisiaj postaram się zrobić taki nie dość, że film. Oczywiście potem sobie też wejdziemy na jeden tryb, bo wam pokażę co i jak. Ja będę dzisiaj kupował dla siebie Robuxy, ale pokażę wam też, w jaki sposób wy możecie kupić Robuxy dla siebie. Więc zaczynając od samej strony. Jesteśmy w tej chwili na stronie Robloxa, tak jak się logujecie. Musicie mieć konto przede wszystkim. Więc jeśli klikniecie sobie tutaj w prawym górnym rogu na te Robuxy, macie tak jakby pokazane, ile macie obecnie Robuxów i możecie kupować Robuxy. Jak klikniecie kup Robuxy, macie kilka opcji. Pakiety startowe i pakiety tak zwane super value, czyli super wartość. No i te pierwsze są za 5, 10 i 25 dolarów. Dolar jest powiedzmy za 3,5 złotego, coś takiego przynajmniej na moment, kiedy to nagrywam. No i mamy jeszcze 6000, 15000 i 35 tysięcy Robuxów, jeśli chodzi o to. No i często pytacie, Krystian, ale kiedy kliknę na przykład 450 Robuxów, no to czy mogę zapłacić SMS-em? Już wam odpowiadam. Nie. Niestety nie możecie. Macie kilka opcji płatności, ale można to troszeczkę rozwinąć. Więc już tłumaczę. Pierwsza opcja to karta tak zwana Visa albo Mastercard, czyli najbardziej popularne karty chyba na świecie w sumie. Karty kredytowe, karty płatnicze, którekolwiek, czyli to co zazwyczaj posiadają osoby, które mają 18 lat. Nie wiem skąd mi się to wzięło. Od iluś tam lat można też założyć tak jakby młodzieżowe konto w banku, wpłacać na nie pieniądze i wtedy możecie przez to sobie zapłacić. Tu jeszcze jest karta debetowa, więc możecie sobie również z tego korzystać, jeśli macie oczywiście. Ale zakładam, że osoby, które nie mają żadnej z tych opcji, chcą wiedzieć po prostu coś więcej. Dalej jest to PayPal, czyli kolejna dosyć popularna płatność internetowa. Dalej mamy karta Robloxa. Nie wiem, czy karty Robloxa są w ogóle w Polsce obsługiwane. Szczerze mówiąc, sam nie natknąłem się na żadną, więc nie wiem, czy coś takiego by wam zadziałało, czy moglibyście kupić tą kartę Robloxa. Nie wiem, czy tak by to poszło, czy by to nie poszło, więc w tej kwestii się nie wypowiadam. Zakładam, że jakbyście kupili, jest to zagraniczna strona, więc by poszło. Tylko pewnie musielibyście na innej stronie tą kartę kupić. No i ostatnia opcja to jest Rixty, o którym pewnie w życiu nie słyszeliście i nie wiecie, co to jest. Rixty to jest... Rixty możemy powiedzieć, że jest to swego rodzaju sklep, który tak jakby może nam zezwolić na inne płatności. Więc klikamy sobie, wybieramy sobie Rixty i klikamy dalej. Pojawia nam się okienko z pinem. Krystian, co zrobić? Mamy okienko z pinem. Co mamy zrobić? Także klikacie sobie Have a Rixty account. Czy masz konto na Rixty? Oczywiście wcześniej musicie wejść sobie na stronę Rixty, tam nie wiem, jest chyba rixty.com. Link pewnie podam wam w opisie. Musicie sobie założyć konto, czyli nie będę wam pokazał, jak to zrobić, bo to jest raczej banalne. Wpisujecie sobie swój nick, czyli na przykład superziomek.pl123. Wpisujecie sobie hasło, na przykład budyń i wpisujecie sobie swojego maila, potwierdzacie go na mailu i to jest tyle. To chyba każdy już raczej potrafi zrobić w XXI wieku. No i macie wybór. Albo kupujecie Builders Club, Turbo Builders Club albo Outrageous Builders Club na 12 miesięcy, bo takie są tutaj opcje. Albo wybieracie sobie Robuxy. Zauważcie, że tutaj tych opcji Robuxów już jest troszeczkę więcej, więc jeśli chcecie coś kupić do danej kwoty, kupicie. Powiedzmy, że chcecie wydać 10 zł na Paysafe'a, tak? Bo macie 10 zł i Paysafe to jest jedyna możliwość, którą możecie zapłacić. Więc nie ma większego problemu. Wybieracie sobie tutaj na przykład 200 Robuxów za 2 dolary powiedzmy, bo macie 10 zł, wychodzi tam 7 zł, coś takiego, jeszcze trochę wam zostaje na karcie, możecie to doładować do konta. Każdy, kto korzysta z Paysafe'a, pewnie wie, jak to działa. Klikacie Buy Now i teraz przeniesie was. Ja to zapewne będę od razu zalogowany, tak, ja jestem od razu zalogowany, jak widzicie, ale wy będziecie tutaj po prostu poproszeni o to, żeby podać swój login i hasło. Nic tu więcej nie będzie skomplikowanego, logować się potraficie, skoro gracie w Robloxa. Jak się zalogujecie, pojawi wam się właśnie to samo okienko, które mi w tej chwili. I macie kilka opcji, Rixty Prepaid Card or Code. Hej, nie macie oczywiście karty prepaidowej, Rixty i tak dalej. Jeśli chodzi o PayPala, był już wcześniej. Jeśli chodzi o karty kredytowe, też były wcześniej. I tu macie tą magiczną opcję PaySafe Card, bo Western Union nie będę tego tłumaczył. Macie tutaj oczywiście opcję PaySafe'a, klikacie sobie PaySafe. No i wyskoczy wam okienko, że musicie dokończyć transakcję w innym okienku. Więc otwieracie je, przeciągacie sobie to okienko, no i w chwili obecnej pokażę wam się PIN, który wbijacie wszędzie. Akceptujecie, klikacie płatność. Tyle, macie gotowe, macie zrobione, dalej już będziecie wszystko wiedzieli, jak zrobić, tak jak na każdej innej płatności, którą płacicie Paysafe'em.
i po prostu pokażę wam w dolarach, więc musicie sobie po prostu sprawdzić, jak jest na przykład kurs dolara i jeśli będzie na przykład 3,5, to wiecie, że za 2 dolary zapłacicie 7 zł. Po prostu trzeba jakiejś tam tabliczki mnożenia użyć, jakby to powiedzieć najprościej. I to jest tyle, to jest najprostsza możliwa metoda, jeśli chodzi o płacenie najbardziej popularnymi metodami w Polsce, czyli właśnie kartami płatniczymi, albo PaySafe'em, albo PayPalem. I tyle, tu nie trzeba nic więcej robić, po prostu jest to troszeczkę bardziej ukryte, jeśli mogę tak to określić. A w chwilę obecną ja wejdę sobie oczywiście na swojego Robloxa, bo ja będę również kupował sobie tutaj Robuxy, tylko że ja będę kupował, waga, troszeczkę większą wartość. Będę kupował 35 tysięcy Robuxów, ponieważ jest to możliwe jak najbardziej. Tak samo jak w każdej innej grze kupuje się walutę premium, czy kupuje się dżemy, czy cokolwiek takiego. Ja kupuję to po to, żeby odcinki były fajniejsze, żeby można było cokolwiek ciekawego stworzyć. Także zapłacę za to jakoś 800 zł. I jest to, nie ukrywam, całkiem spora suma. Starczy nam na pewnie jakiś długi okres czasu, ale to już inna kwestia. Więc skoro mamy 800 zł wydanych, możecie zostawić 8000 łapek w górę. Będzie mi bardzo miło. Kontynuujemy oczywiście, jeśli chcemy. Ja akurat będę wykorzystywał płatność PayPalem, ponieważ to jest dla mnie wygodniejsze niż iść gdzieś kupić PaySafe'a. Również mógłbym z karty płatniczej, ale jednak preferuję to. Więc będę sobie płacił po prostu przez PayPala, jeśli chodzi o to, zapłacimy sobie za wszystko i będziemy mieli, proszę bardzo, już wszystko zostało dokonane, to jest szybkość PayPala, 35 tysięcy Robuxów. Jak widzicie, teraz jeszcze mam 400 tutaj na koncie i wszystko może do 5 minut pójść, ale zakładam, że kiedy kliknę już Roblox, mamy 35 tysięcy Robuxów. Jest to naprawdę piękna, piękna liczba, 35 tysięcy Robuxów na wydanie na różnych, najróżniejszych trybach, na których byśmy sobie tylko chcieli cokolwiek kupić. Także witajcie w grze Treasure Hunt Simulator. Jest to symulator, który już raczej część z was kojarzy, ale dzięki temu, że kupiliśmy sobie troszeczkę tych Robuxów, będziemy w stanie zrobić przynajmniej, myślę, 30 coś fajnych odcinków, bo na każdy wtedy mamy do wydania mniej więcej 1000 Robuxów, więc jest to całkiem fajna kwota, jeśli chodzi o to. Również zapytacie pewnie, czy zrobię jakieś losowanie na Robuxy. Niestety nie mogę, bo Robuxy, które mam przy sobie, to są Robuxy przy mnie. Nie mogę ich rozdawać, mogę rozdawać Robuxy z grupy. Ale odcinek z tej gry zapewne pojawi się kolejnego dnia, więc postaram się wam pokazać. Tutaj są różnego rodzaju boosty. No i jak widzicie, można tutaj za Robuxy kupować na przykład walutę, jeśli byśmy chcieli, bo również jest tutaj coś takiego jak sklepik. Tutaj sprzedajemy sobie piasek. Ja w grę miałem okazję pograć dosłownie chwilkę. No i mamy na przykład plecaki, 10 miejsca, 25, 40, 140, 250, 400, a tutaj mamy 1000, tutaj mamy 1500, 2500, 5000, 7500, 10000, 15000, 25000, no i nieskończoność, jeśli chodzi o to. No i mamy jeszcze zapewne łopatki jakieś, jakbyśmy sobie tutaj chcieli kopać troszeczkę, moi drodzy. I łopateczki zaczynają się od podstawowego wiaderka, potem, i tutaj jest oczywiście w jakim czasie, ile wykopujemy. Więc widzicie, tutaj są jakieś łopatki za 600, 2000, proszę bardzo, wykopujemy 10, 20, 50, 75, 100, 150, 250, 500 i to jest tyle. To jest chyba, nie, tu jest łyżka, tak, łyżka jest najlepsza, jest za 10 milionów, o ile dobrze widzę, chyba tak, chyba 10 milionów. No i troszeczkę trzeba do tego wszystkiego dozbierać, więc w chwili obecnej, jeszcze przed odcinkiem, zanim go zobaczycie, ja kupię sobie wszystkie możliwe upgrade'y, w sensie możliwe upgrade'y, te, które oczywiście są mi potrzebne, ponieważ upgrade'y typu sprint nie są mi totalnie potrzebne, więc po pierwsze kupimy sobie prywatną wyspę, jak najbardziej kupimy sobie prywatną wysepkę, jeszcze troszeczkę miałem swoich Robuxów, więc powiedzmy, że tak, możemy sobie coś zrobić. Islands, proszę bardzo, i join my own. O, coś się zepsuło? O, jest, proszę bardzo, jestem na swojej wyspie i będę mógł sobie tu kopać śmiało bez udziału innych graczy, zdobywać sobie złoto i tak dalej. Ale, Krystian, spokojnie, bo wydałeś tylko 35 Robuxów, coś tu jest nie tak. Jeszcze mamy kilka rzeczy, czyli na przykład sprint, czyli podwaja szybkość poruszania się. Niepotrzebne, będziemy się kopać głównie w dół. Dalej, mamy coś takiego jak VIP-a, który daje nam podwójny piasek, podwójną wartość piasku i name tag. Spoko, to jest fajne. Dalej mamy kopanie każdego bloku w pół sekundy. Biorąc pod uwagę, że jeśli kupię VIP-a i będę miał do tego nieskończony plecak, to będę mógł kopać to po prostu instant i zrobię wszystko w jednym, tak jakby, odcinku. Uda mi się to przynajmniej zrobić w jednym odcinku. Więc możemy sobie kupić podwójną wartość piasku, więc w chwili obecnej, kiedy będę kopał, powinienem dostawać dwa razy go więcej. Proszę bardzo. I zakładam, muszę sobie trzymać w chwili obecnej.
mamy jeden, podwójna wartość zapewnie przy sprzedaży, tak? Dobrze rozumiem? 20, nie jestem pewien, czy tak to powinno tutaj działać. Podwójna wartość, jak ty to rozumiesz konkretnie? Gives you double sand value and name tag. Czyli tak, czyli wartość piasku daje mi. Zakładam, że będę musiał się też wyjść z gry i wejść do gry, więc będzie tutaj troszeczkę. No i infinite inventory and allows you to carry as much sand as you want. Czyli 800 robuxów. Proszę bardzo. Więc 800 robuxów jest, proszę bardzo. I mam nieskończony plecak, jak widzicie w tej chwili, i będę mógł sobie tutaj śmiało to wszystko kopać. Jedno jest warte 10 chyba, tak, i będę mógł sobie kopać troszeczkę więcej na początku, jeśli będę chciał. Będę dostawał podwójnie, ale będę musiał po prostu zrestartować grę. Także mam nadzieję, że ten dość krótki, ale dosyć sensowny odcinek wam się podobał. Możecie zostawić oczywiście łapki w górę, jeśli czegoś ciekawego się dowiedzieliście. I czekajcie na kolejny odcinek, w którym pewnie uda mi się to zrobić wszystko w jednym odcinku, jeśli chodzi oczywiście o Treasure Hunt Simulator. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło, no i pa pa!